Witam Ciebie w kolejnym materiale wideo. Tym razem chciałbym w tym materiale odpowiedzieć na pytanie, czy można przytyć na diecie ketogenicznej. Zapraszam do oglądania. Czy możliwe jest przytycie na diecie ketogenicznej? Zdecydowanie tak. Tutaj procesy anaboliczne, które są nasilone w przypadku zastosowania diety ketogenicznej, oczywiście mogą tyczyć się tkanki mięśniowej, jak i w przypadku diety ketogenicznej mogą tyczyć się tkanki tłuszczowej. Jak najbardziej jest to możliwe. Natomiast w przypadku tkanki mięśniowej, i to poruszałem w przypadku wielu materiałów wideo, to jest coś, co będzie po prostu cieszyło. Natomiast pytanie dotyczy tego negatywnego aspektu procesów anabolicznych, czyli zwiększania się zbędnej tkanki tłuszczowej. Faktycznie jest to możliwe, ale jest to zdecydowanie bardziej utrudnione w odniesieniu i na tle diety zbilansowanej, gdzie węglowodany będą przeważały w przypadku podaży kalorycznej. Oczywiście na początku możemy rozważyć podstawowe równanie i to, co zastępuje niektórym religię, czyli równanie kalorii na wyjściu równa się kalorie na wejściu, bądź też odwrotnie, kiedy to ujemny bilans kaloryczny jest czymś, co będzie powodowało spadek masy ciała, w tym bardzo często spadek zbędnej tkanki tłuszczowej. Natomiast w przypadku, kiedy mówimy o dodatnim bilansie kalorycznym, ta masa może wzrastać. Dlaczego w przypadku diety ketogenicznej ten wzrost zbędnej tkanki tłuszczowej jest zdecydowanie wolniejszy i utrudniony? Weźmy pod uwagę kilka kluczowych czynników. Po pierwsze, w przypadku zastosowania diety ketogenicznej mówimy o odzyskiwaniu wrażliwości insulinowej, kiedy to człowiek i w zasadzie jego komórki zdecydowanie bardziej wrażliwe insulinowo będą w stanie przyswajać doprowadzane do komórek kalorie, mikro i makroskładniki zdecydowanie bardziej efektywnie, aniżeli w przypadku, kiedy ta insulina nie działa prawidłowo i istnieje zdecydowanie mniejsze prawdopodobieństwo odłożenia się nadmiaru kalorii w postaci zbędnej tkanki tłuszczowej. Dlaczego? Chociażby wrażliwość insulinowa komórek powoduje, że wchłaniane makroskładniki i mikroskładniki będą wykorzystywane w zdecydowanie większym stopniu z racji tego, że większa ich ilość będzie wchłonięta i wniknie do wnętrza komórek. W związku z tym ta konwersja do tkanki tłuszczowej będzie zdecydowanie niższa. Kolejna kwestia, druga już, weźmy pod uwagę fakt, że w przypadku większości osób przy zastosowaniu diety ketogenicznej dochodzi do wyregulowania się hormonów na osi leptyna-grelina, kiedy to uczucie sytości spożywanych posiłków powoduje, i tu przechodzimy do tego praktycznego aspektu, powoduje, że w przypadku większości osób jadłospis standardowy, gdzie ilość posiłków była na poziomie 5-6, zazwyczaj topnieje do 3, a nawet i 2 posiłków, kiedy to osoby będące na diecie ketogenicznej po prostu tego głodu nie odczuwają i w zasadzie jedzą wtedy, kiedy są głodne. Kolejna kwestia to znów przechodzimy do systemu endokrynnego. Powiedzmy sobie o lepszym funkcjonowaniu insuliny, o tym już powiedziałem, natomiast lepsze funkcjonowanie i wyższa sekrecja takich hormonów jak chociażby testosteron. Zwróć uwagę, że cholesterol, który w zdecydowanie wyższych stężeniach będzie krążył w Twoim krwiobiegu, który jest prekursorem wielu hormonów, będzie wpływał bardzo pozytywnie, jeżeli chodzi o wydzielanie takich hormonów jak testosteron, który zdecydowanie utrudnia odkładanie się zbędnej tkanki tłuszczowej w ilościach, które mogłyby się odłożyć w momencie, kiedy tych węglowodanów jest zdecydowanie więcej, a wrażliwość insulinowa jest zdecydowanie mniejsza. Oczywiście tutaj tych mechanizmów jest bardzo wiele, natomiast tak czy siak mogę Ci powiedzieć z praktycznego doświadczenia jako dietetyk, jako trener personalny, że faktycznie obrastanie w tkankę tłuszczową na diecie ketogenicznej jest zdecydowanie trudniejsze. Oczywiście pod warunkiem, że dieta ketogeniczna jest właściwie skomponowana. Na sam koniec warto by wspomnieć, że w przypadku każdej diety można tę dietę stosować w sposób niewłaściwy, nieprawidłowy, kiedy to nie będzie to korzystne dla naszego organizmu. Tak w przypadku diety ketogenicznej może się zadziać dokładnie to samo. Kiedy to będzie ona niekorzystnie działającym protokołem żywieniowym, powodującym, że tej tkanki tłuszczowej może nam przybywać w znacznie szybszym tempie.
Tak czy siak, zwróć uwagę, w przypadku zbędnej tkanki tłuszczowej jest to bezpieczniejszy protokół żywieniowy na tle diety standardowej, zbilansowanej w odniesieniu do większości osób ze wszystkich tych wymienionych przeze mnie czynników. Tych czynników oczywiście jest zdecydowanie więcej, natomiast zależało mi na skrótowej odpowiedzi, która mam nadzieję czyni zadość temu, że Twoje pytanie znalazło wreszcie odpowiedź. Serdecznie Cię pozdrawiam, zapraszam Ciebie do lajkowania, pytania, komentowania, bo to wszystko, co robię, powstaje właśnie dla Ciebie. Trzymaj się, cześć!